Dlaczego nasz mózg tak bardzo nie lubi zmian? Jeżeli chcesz zmienić jakiś nawyk, na przykład, jeżeli zawsze o 17 siadasz przed telewizorem i chcesz o 17 zacząć biegać, to dlaczego twój mózg tak bardzo tego nie lubi? Dlaczego tak mózg będzie sabotował taką zmianę? Głównym zadaniem twojego mózgu to nie jest bieganie i tak dalej, tylko głównym zadaniem twojego mózgu to jest to, żebyś przeżył. Czyli mózg pracuje tak i twoja podświadomość, żeby uchronić cię przed jakimiś niebezpieczeństwami. Jeżeli wypracowałeś sobie jakiś jeden nawyk, czyli na przykład po pracy zmęczony, po zjedzeniu jakiegoś tam obiadu siadasz przed telewizorem i robisz to dziesiątki, setki razy, to mózg wie, że to jest twój nawyk. I teraz z pierwszego dnia, jeżeli go chcesz zmienić, czyli zaczniesz, wychodzisz i zaczniesz biegać, to dla mózgu jest to po prostu zmiana nawyku. Coś się zmieniło. I dla naszego mózgu zerwanie jakiegoś przyzwyczajenia, czegoś, co robiłeś w kółko, wydaje się po prostu jakąś czynnością niebezpieczną, jakimś zagrożeniem. Coś w ogóle poszło nie tak. Więc nasz mózg nienawidzi zmiany i będzie tą zmianę sabotował. Więc co trzeba zrobić, żeby polubił bieganie? O tym w następnym TikToku. Obserwuj, żeby go nie